Cześć! Witajcie na kanale Noura. Ja nazywam się Iza i jak zwykle rozmawiać będziemy dzisiaj o biustach, a w dzisiejszym odcinku poruszymy temat chodzenia bez biustonosza. Temat generalnie jest y, dość chodliwy i y, kontrowersyjny, powiedziałabym wręcz, bo są takie dwa obozy, i dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam, jakie jest moje zdanie na ten temat, szczególnie, że tak naprawdę. Nie ma jednoznacznych badań na ten temat. Jedne, jeden obóz będzie mówił, że są badania, że biust niepotrzymany biustonoszem opada, a drugi obóz mówi, że są badania, że biust bez biustonosza się ujętrnia i podnosi, bo tam pracują jakieś struktury. Tak naprawdę, owszem, istnieją i takie, i takie badania, ale obie te teorie są, no, takie jakby niepotwierdzone. Także dzisiaj postaramy się podejść do tego, ze zdrowym rozsądkiem. Tak naprawdę jeśli chodzi o to chodzenie bez stanika, to są takie dwa główne argumenty, które ja gdzieś tam widzę i słyszę. I pierwszy z nich, najważniejszy, to ten, że chodzenie bez stanika. Powoduje opadanie piersi, i to jest argument za tym, że bez tańka się chodzić nie powinno. No tak jak już mówiłam, to tak naprawdę nie zostało potwierdzone w badaniach. Także, czy można mówić, że tak się dzieje, no moim zdaniem nie do końca. Czy można wykluczyć, że tak się dzieje? No też nie do końca. Także zastanówmy się, jak do tego tematu podejść. Na opadanie biustu ma wpływ bardzo wiele czynników i są to czynniki takie jak palenie papierosów, wiek, waga ciała, masa ciała chyba powinno powiedzieć, BMI, no, nieważne, wielkość biustu, a także duże wahania wagi. To są takie czynniki, które mogą wpływać na obniżanie się naszego biustu. Co ciekawe, wśród tych czynników gdzieś tam potwierdzonych nie pojawia się ten element podtrzymania biustu biustonoszem. I tak jak możecie się spotkać ze stanowiskiem Zwróćmy uwagę szczególnie osób, które się zajmują profesjonalnie bielizną, które będą nas przekonywać o tym, że faktycznie biustonosz zapobiega opadaniu biustu. Tak z drugiej strony mamy głosy dziewczyn, które bez biustonosza chodzą i mówią, że od czasu, kiedy zrezygnowały z tej części garderoby, to ich biust się nieco podniósł. Czy to są jakiekolwiek dowody w sprawie? Obydwa uważam, że absolutnie nie. Są to dowody anegdotyczne, czyli takie, których nie możemy wziąć pod uwagę. Natomiast warto mieć świadomość tego, jak to wygląda, że nie jest tylko ten jedna ob objawiona prawda, tak, że ten biustonosz nas zabezpieczy przed opadaniem piersi. Dowodów na to niestety nie ma. Także jeśli nosicie biustonosz tylko dlatego, że myślicie, że to spowoduje, że wasze piersi pozostaną jakby tam, gdzie chciałybyście, żeby zostały, i nie opadną, to, no, bardzo mi przykro, ale nie ma dowodów na to, że to się wydarzy. Druga kwestia, która jest poruszana, jeśli chodzi o biust, noszenie biustonosza, czy nienoszenie biustonosza i to, co tam się w związku z tym może dziać, to to, że noszenie biustonosza sprawia, że nasze ciało lepiej funkcjonuje, mamy lepszą postawę, ponieważ nasz biust jest podtrzymany, a jeśli nie jest podtrzymany, to my sobie z tym biustem po prostu nie radzimy. I cóż, tak generalnie ja się z tym też. Nie do końca zgodzę, bo osobiście uważam, że. Nienoszenie stanika działa na nasze ciało mimo wszystko lepiej niż noszenie źle dopasowanego stanika. Bo co się dzieje, kiedy mamy źle dopasowany stanik? Zazwyczaj mówiąc o niedopasowanym staniku mamy na myśli biustonosz, który ma zbyt szeroki obwód oraz zbyt małą miskę. Ale nawet jeśli nie ma zbyt małej miski, to zbyt szeroki obwód jest już tym czynnikiem, który spotykany jest po pierwsze najczęściej, a po drugie najbardziej będzie wpływał na to, jak ten nasz stanik funkcjonuje. W momencie, kiedy obwód biustonosza jest Zbyt szeroki, nie otrzymuje ten biustonosz tak naprawdę naszego biustu, bo to na obwodzie spoczywa największa część masy naszego biustu. I jeśli mamy biustonosz, którego zapięcie jest w okolicy szyi, a miseczki wiszą sobie tak naprawdę gdzieś w okolicy pępka, to czy możemy mówić tutaj o uniesieniu biustu, o wsparciu? No nie do końca. Druga sprawa jest taka, że wtedy, kiedy mamy na sobie tę uprząż, tak, która w sumie zamiast robić nam coś dobrego, to tylko sprawia nam ból i sprawia nam dyskomfort, to wtedy właśnie nasza pozycja się zmienia w sensie, kiedy mamy biustonosz, który ma za małe miski i za szeroki obwód, nasze Ramiona są ściągane w dół, dlatego że po pierwsze ściągamy nadmiernie ramionczka, więc tutaj nas wszystko boli i ciągnie. Po drugie, dlatego że gdybyśmy się wyprostowały, to te za małe miski, które mamy, czy te nawet nieprzylegające za bardzo do ciała fiżbiny, uwidocznią się pod ubraniem. To znaczy, zwróćcie uwagę, jak macie za małe miski. Czyli no, tak jak zazwyczaj w, masie, w źle dobranym biustonoszu, to te piersi po prostu wystają z nadmisek i robią się takie poczwórne piersi, nazwijmy to, bułeczki nad miskami biustonosza. I to jest to, co sprawia, że większość kobiet z dużym biustem się garbi. Dlaczego? Bo większość z nich. No siła zawsze źle dobrane biustonosze, bo jeśli ubierasz się w sieciówce, to zazwyczaj nikt nie ma tak dużej miski, żeby cię porządnie ubrać. I to nawet nie musi być, wiecie, jakaś ogromna miska, tylko po prostu sieciówki mają bardzo mały zakres rozmiarowy. Dlatego uważam, że lepiej chodzić bez biustonosza niż ze źle dobranym biustonoszem. I oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich sytuacjach na świecie, że wszystkim Wam będzie wygodnie chodzić bez biustonosza, bo jeśli macie bardzo duży biust, to jestem pewna, że dobrze dobrany biustonosz robi Wam mega robotę i naprawdę czujecie ulgę, jakby nie neguję tego absolutnie. Natomiast dajmy wolność ludziom do zdecydowania, czy faktycznie potrzebują tego biustonosza, bo ja na przykład żyję w przekonaniu, że ten biustonosz jest mi do życia niezbędny i aktualnie jestem o tym przekonana, że nie byłabym w stanie wytrwać bez biustonosza, ale powiem wam szczerze, że od jakiegoś czasu zastanawiam się na ile to przekonanie wynika z tego jakby z mojej wewnętrznej potrzeby noszenia go, a na ile z tego, że zostało mi to wpojone przez tyle, wiecie, przez tyle lat. W ogóle nawet nie brałam pod uwagę tego, że mogłabym chodzić bez biustonosza. I nie powiecie mi, że wracacie do domu po całym dniu nawet w najwygodniejszym biesunnościu na świecie, i nie macie ochoty go zdjąć po przekroczeniu progu domu, mając większy biesun, uważam, że, że tak się po prostu zazwyczaj dzieje, bo mimo to, że jakby on daje nam jakieś tam korzyści i w pewnym sensie jest wygodniejszy może czasem, niż chodzenie bez biustonosza, to też no, sprawia mimo wszystko czasem dyskomfort, nawet jeśli jest dobrze dopasowane. Dlatego bardzo nie podoba mi się ta wojna, która się gdzieś tam odbywa, w sensie, no, wojna, tak, ale taka, um, takie próbowanie przekonania drugiej strony, że tylko chodzenie w biustonoszu ma sens, że w ogóle jeśli nie chodzisz w biustonoszu, to coś się stanie złego, że w ogóle zaszkodzisz swojemu organizmowi. Uważam, że jeśli nie czujesz sygnałów, że z twoim organizmem jest coś nie tak, to się to nie stanie. I wydaje mi się też, że przy nawet moim biście, który uważam, że jest całkiem spory, nie jest oczywiście największy, ale jest całkiem spory, ma jakąś tam masę, chodzenie bez stanika nie powoduje, że się garbie. I powodował to w moim życiu tylko i wyłącznie... Po pierwsze, źle dobrany biustonosz, a po drugie, powodowało to takie przeświadczenie o tym, że coś jest nie tak z tym biustem, w sensie, że on jest za duży, że nie chciałabym go pokazywać. Ale to też nie wynika jakby z samego mojego biusta, z tego, w jaki sposób podchodzimy jako społeczeństwo do biustu. I jeszcze jedna sprawa, którą chciałam poruszyć a propos tego, jakby, że mając biust powinna się nosić biustonosz, żeby utrzymywać prawidłową postawę ciała. Nie wiem, czy wiecie, ale... Od 30% do 50% mężczyzn boryka się na, jakby na pewnym etapie swojego życia z ginekomastią, czyli z przerostem gruczołu piersiowego. Jest to tak zwany menbu. Możecie zobaczyć, nie wiem, panów z męskimi piersiami. To nie zawsze jest przerost gruczołu, czasem to jest po prostu przerost tkanki tłuszczowej na piersiach. Mimo to jakoś nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek mówił, że panowie z biustem powinni nosić biustonosze, żeby nie szkodzić swoim plecom. Jakby, ja też nie chcę się śmiać z tego, że coś takiego ma miejsce, bo generalnie to, to nie jest śmieszne. Nie chodzi mi o to, żeby kogoś wytykać palcami, chodzi mi o to, że skąd się bierze teraz taka, wiecie no, rozróżnienie, że kobietom to, to trzeba, ale panowie to już sobie jakoś poradzą, tak? Nie przemawia to do mnie. I nie słyszałam też o panach, którzy narzekają na ból pleców ze względu na wielkość swoich męskich Także myśląc nad tą całą dyskusją dzisiejszą i nie tylko dzisiejszą, jak tą, gdzieś, która gdzieś tam się odbywa w internecie i nie tylko, wpadł mi taki pomysł, że chciałabym zrobić sobie takie wyzwanie i spróbować przez tydzień przynajmniej chodzić absolutnie wszędzie, zupełnie bez biznosza, z wyjątkiem ewentualnie na. Aktywność sportową, ponieważ uważam, że akurat doszedł biustosze przy aktywności sportowej jest obowiązkiem, e, jeśli ma się biust. Także to wyzwanie na pewno się odbędzie. E, ja je sobie zrobię, ja je będę udokumentowywać. Będę na pewno je relacjonować na Instagramie. Jeszcze nie wiem, kiedy się to zacznie, bo muszę się zastanowić, jak to zrobić tak, żeby zahaczyć o wszystkie kluczowe aspekty e, życia codziennego, bo jak wiemy, no, aktualnie sytuacja jest dość specyficzna i większość z nas i tak siedząc w domu na home office siedzi prawdopodobnie bez stanika. Więc tak, żeby ten test był jak najbardziej miarodajny, to chciałabym to zrobić w takich no nieco bardziej sprzyjających okolicznościach, temu żeby faktycznie był sensowny. Także będę dawać znać na Instagramie kiedy to się odbędzie i jeśli materiał będzie na tyle ciekawy, to być może powstanie film na YouTube, ale nie jestem pewna. Także jeśli jesteście ciekawi jak to będzie się rozwijać to zapraszam Was na swojego Instagrama. I cóż... Życzę nam, aby nasze wybory dotyczące opieki nad naszym biustem, dotyczące bielizny wynikały z naszych wewnętrznych potrzeb, czy zewnętrznych, a nie z sygnałów gdzieś tam odbieranych zewnętrznie. Także z tą myślą nas y, zostawiam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!